Na podwórku od rana panowało dziwne ożywienie. Kaczki kwakały, kury gdakały, prosiaki chrumkały, a koń rżał przeciągle. Reksie przewrócił się z boku na bok i naciągnął na siebie kołderkę. Niestety, hałas dochodzący z zewnątrz był tak wielki, że piesek warknął, szczeknął, zgrzytnął zębami, nastroszył sierść i wygramolił się spod kołdry. Postanowił wyjść przed budę i sprawdzić, co to za harmider przerwał jego sen. Gdy tylko wychylił mordkę z budy, przydreptała do niego kura. Była czymś bardzo rozbawiona. Co się stało? Co to za wrzaski od rana? Zdarzyło się coś wesołego? Zapytał Reksio, przeciągając się. Kolego, nie zgadniesz. Kura zatrzepotała skrzydłami przed nosem pieska. To wszystko przez prosiaki. Reksio przetarł oczy i spojrzał w stronę stodoły. To stamtąd dochodziły hałasy. Chciał zapytać kurę, co miała na myśli, ale ta w pośpiechu pomknęła przez podwórko, podfruwając co kilka kroków. Reksio, nie zastanawiając się długo, popędził za nią. Chwilę później był już za stodołą. Ledwie udało mu się wyhamować. Między trzepakiem a stertą cegieł zgromadził się spory tłumek zwierząt. Stały w kręgu i zanosiły się ze śmiechu. – Dalej, dawaj! – pokrzyknął koń. – Ale zabawa! – wołała kaczka. Czegoś takiego jeszcze nie widziałam, jak żyje, piszczała kura. Reksio czym prędzej przedostał się na sam środek rozchichotanej gromadki i aż zaszczekał z uciechy. Zobaczył dwa prosiaki, bliźniaki Kluskę i Klopsika. Taplały się w wielkiej kałuży, rozbryzgując dookoła wodę. Mimo, że od kilku dni nie padał deszcz, a słońce porządnie przygrzewało, kałuża nie wysychała i w zagłębieniu za stodołą utworzyło się spore bajorko. Prosięta były całe oklejone gęstym błotem, od ryjków po zakręcone ogonki. Wyglądały jednak na niezwykle szczęśliwe. – Hej, dzieciaki, co robicie? – zawołał piesek. – I gdzie się podziewa wasza mama? Kluska spojrzała na Reksia, ale nie miała ochoty przerywać szalonych pląsów i harców. Klopsik, nieco spokojniejszy od siostry, zatrzymał się na chwilkę, strzepnął raciszką błoto z ucha i krzyknął – Bawimy się w salon piękności. Odbudka się pięknieje. Mama też lubi taplać się w błocie, dodał, ale teraz odpoczywa w cieniu. A my się grzecznie bawimy. Reksio wybuchnął śmiechem. Świetny humor udzielił się całej grupce zwierząt. Kluska na widok rozbawionego towarzystwa rozbłysły oczy. Czym prędzej ulepiła z błota spory pączek, zamachnęła się i rzuciła w stronę Reksia. Błotnisty pocisk z plaśnięciem wylądował na grzbiecie psiaka. Reksio aż przysiadł w kępce trawy. Zwierzęta znieruchomiały. Klopsik, nieco przestraszony, spojrzał na siostrę, koń cicho zarżał, kura pisnęła, a kogut zaczął swoje kuu, kuryku. Ale że nie dokończył, wyszło mu tylko smętne kuku. Wszyscy czekali na to, co zrobi piesek. On zaś strzasnął błotnistą papkę z grzbietu i zamachał ogonkiem, a potem rozchichotał się na dobre i wytarzał się w trawie. Ani mu przez głowę nie przeszło, by się gniewać na bliźniaki. Prosięta rozochociły się jeszcze bardziej. Kluska zawołała – chodź do nas, chodź! A Klopsik trącił Reksia ryjkiem, popychając go w stronę kałuży. Piesek krzyknął – raz kozie śmierć! Wprawiając w zdumienie stojącą tuż obok kozę, po czym wskoczył w środek bajorka. Nie minęła chwila, a sam lepił pocisk z błota i rzucił nim w kurę. Ta podfrunęła, ochlapując kaczkę. Skoro jestem już ubrodzona, zawołała kaczka, chętnie popływam. Podreptała do kałuży, pociągając za sobą gąsiora. Ty też powinieneś się wykąpać, kolego. Od błotka się przecież pięknieje. Przyda ci się, gosiorku, trochę więcej urody. Oj, przyda. Skoro tak mówisz, moja śliczna, nie będę się opierać, powiedział gąsior. Raz, dwa, trzy, chlup i wskoczył do zmąconej wody. W kałuży za stodołą zapanowało istne szaleństwo. Jedne zwierzęta kotłowały się w bajorku, inne rozbryzgiwały brudną wodę, jeszcze inne obrzucały się nawzajem lepkimi pociskami. Raz po raz któreś wybuchło gromkim śmiechem. Koń rżał, a Reksio obszczekiwał wesołe towarzystwo. To zanurzył się w całej kałuży. To wyskakiwał z nienacka do góry jak błotny potwór, ochlapując i rozśmieszając uczestników igraszek. Żaden z nich nie zauważył, że na skraju bajorka pojawiła się świnia. Hej, co tu się dzieje?
Zawołała, widząc mieszkańców podwórka tarzających się w błocie. – Gdzie są moje dzieci? Kluseczko, Klopsiku! Reksio wygramolił się z kałuży, zanim wyłoniły się prosięta. Były tak brudne, że przypominały małe diablątka. Świnia aż przetarła oczy ze zdumienia. – To wy? – zapytała z niedowierzaniem. – Tak, mamusiu – powiedział Klopsik. – Oczywiście, że to my – dorzuciła Kluska, chowając się za brata. Świnia zmarszczyła brwi, ale widok umorusanych bliźniaków sprawił, że lekko się uśmiechnęła. Wyglądały pociesznie. – Ojej – szepnął Reksio – chyba trochę przesadziliśmy. – Trochę? – zapytała świnia. – Spójrzcie na siebie i pomyślcie, co by powiedział gospodarz, gdyby was zobaczył w takim stanie. Reksio spuścił głowę zawstydzony. Zrozumiał, że zagalopowali się w zabawie. Pewnie nic by nie powiedział, ciągnęła świnia. Bo mowy by mu odebrało. Zresztą nie ma co gdybać, trzeba was doprowadzić do porządku. Zwierzęta nie miały wątpliwości, że świnia dobrze im radzi. Koń pokiwał łbem, powiedział. Przydałaby się nam prawdziwa kąpiel. Jego grzywa była w opłakanym stanie. Błoto posklejało ją w nieładne strąki, ogon przypominał zaschnięty pędzel. Nie lepiej wyglądali kaczka i gąsior, tylko gdzieniegdzie spod brudnej skorupy prześwitywały białe piórka. Reksio spojrzał na swoje pokryte błotem łapy, pomyślał chwilę i zawołał: w szeregu zbiórka, kochani, idziemy pod pompę. Korowód brudasów ciągnął przez środek podwórka. Pierwszy człapał koń, za nim dreptały prosiaki popędzane przez mamę. Kogut kroczył pod ramię z kurą, tuż za nimi szedł gąsior, a dalej kaczka z kaczątkami. Pochód zamykała koza, która co prawda nie nałżyła się w bajorku, ale została ochlapana przez towarzyszy. Reksio, jak na psa przystało, biegał wokół gromadki, merdając ogonem i poszczekując raz po raz. Tuż przed pompą zatrzymał ich kocur. Słynął z tego, że uwielbiał droczyć się z Reksią, ale w głębi serca darzył go sympatią. Dokąd to straszydła, brudasy? Zapytał, wyginając włók rud grzbiet. Idziemy do pompy, wyjaśnił mu Reksio. Musimy się trochę oczyścić. I najlepiej, gdyby gospodarz nie widział, co tam robimy, dodał. Kocur miałknął i powiedział. Chyba się wam upiekło. Gospodarz drzemie w fotelu, dopiero co zasnął. Przed chwilą zeskoczyłem mu z kolan. Reksio odetchnął z ulgą. Wyglądało na to, że mamy trochę czasu. Czy byłbyś tak dobry i dopilnował, by spał spokojnie? Zwrócił się do kocura. Chodzi ci o to, żebym odganiał muchy? Zapytało kocisko. Reksio przytaknął. A co dostanę w zamian? Targował się kocur. Obietnicę, że przez tydzień nie będę warczał na twój widok, zaproponował Reksio, uśmiechając się pod nosem. W porządku. Wspaniałomyślnie zgodził się kot. Z gracją wskoczył na parapet i wślizgnął się do domu przez uchylone okno. Okazało się, że zorganizowanie kąpieli to trudna sprawa. Najpierw sił spróbowało ptactwo. Jednak na nic się zdały zmagania kury, kaczki i gąsiora z ciężkim ramieniem pompy. Ani drgnęło. Potem świnia starała się rozbujać dźwignię. Co prawda, udało się jej, ale zrobiła to tak niezgrabnie, że runęła jak długa w piach. Wywinęła kozła, zawołała koza. Kluseczka i Klopsik zaczęli chichotać. Wreszcie do pompy zbliżył się koń. Odsuńcie się, powiedział. Tu potrzebne jest naprawdę duże zwierzę. Koń ujął ramię pompy w zęby i zamachnął łbem. Raz, dwa, trzy, pompa zaskrzypiała i prychnęła i z kranu poleciała woda. Jednak po chwili przestała, mimo że zwierzę pompowało z całych sił. Reksio zmarszczył brwi i zajrzał w wylot rury. I wtedy silny strumień chlusnął prosto na niego. Ajajajajaj! Piesek wrzasnął i odskoczył na bok jak oparzony. Koń się przestraszył i puścił pompę. Kura zatrzepotała skrzydłami, a Kluska i Klopsik zachichotali. Nastrój wesołości znienacka powrócił i wszyscy zaczęli się śmiać. Reksio ociekał wodą, ale humor miał doskonały. Pompuj, koniku, z całych sił! Zawołał, a gdy woda znów zaczęła lecieć wartkim strumieniem, wskoczył pod kran i aż zapiszczał z uciechy. Po chwili dołączyły do niego prosiaki. Wystarczyło kilka minut i rozbawione towarzystwo nawzajem chlapało się wodą i wpychało pod pompę. Zamiast szorować ubłoconą sierść i pióra, zwierzęta bawiły się w najlepsze. Przerwała im świnia. Hej, przyjaciele! Krzyknęła gromko i pogroziła rozbrykanej gromadce raciczką. Chyba zapomnieliśmy, po co tu przyszliśmy. Mamo, nie psuj zabawy, pisnęła Kluska. O, właśnie, zawtórował jej Klopsik.
Tym razem Reksio bez wahania stanął po stronie świni. Dalej, dzieciaki, skakujcie pod zimny prysznic. Zwrócił się do porosiąt. Lada chwila gospodarz wyjdzie z domu, a wtedy wszystkim nam się dostanie. Jednak wcale nie tak łatwo było spłukać z potarganej sierści i zmierzwionych piór błotnistą maś. Pozasychała na słońcu i tu i ówdzie zmieniła się w skorupę. Kura miała na łebku śmieszny kołtun. Uszy Reksia zaszczymiały, a prosiętom na grzbietach zjeżyła się szczecina. Koń westchnął. Nie mam już siły, powiedział, spoglądając na Reksia. Rozbolały mnie wszystkie zęby. Piesek podrapał się łapą za uchem, wzniecając tłumany kurzu i zawołał. Mam pomysł. Popędził za stodołę. Zwierzęta usłyszały hałas, a chwilę później ujrzały psa, który toczył w kierunku pompy wielką balię. Gospodarz używał jej do zbierania deszczówki, ale od miesięcy stała bezużyteczna. Nalejemy do bali wody, będzie naszą wanną, powiedział Reksio. A do spukiwania użyjemy konewki. Koza przytaszczyła konewkę z ogrodu, była trochę zakurzona. Konewka rzecz jasna, nie koza. Trochę zardzewiała, a w dnie miała niewielką dziurkę, przez którą wyciekała woda. Jednak te drobne usterki nie przeszkadzały miłośnikom taprania się w błocie. Balia stanęła przy pompie, obok znalazła się konewka. Pompować? Zapytał koń, a po jego minie było widać, że wróciły mu siły. Zaczekaj jeszcze, powiedział Reksio i pognął w kierunku swojej budy. Zwierzęta ujrzały, jak z budy wylatują kolejne skarby pieska. Czego tam nie było? Garnuszek z urwanym uchem, gałganowy pajac, wielka kość, noga od krzesła, wiekowa wycieraczka i piszczące gumowe zabawki. Wreszcie dało się słyszeć okrzyk Reksia. Mam, mam! I po chwili pędził już w stronę przyjaciół, trzymając coś w zębach. Okazało się, że to stara wełniana rękawiczka gospodarza. Jedną dawno temu zapodział, więc tę, która pozostała bez pary, podarował pieskowi. Będę was nią szorował, oznajmił Reksio, z dumą wdziewając na łapę rękawiczkę. Koń dzielnie pompował, a gdy balia i konewka były już wypełnione wodą, zwierzęta ustawiły się w rządku do kąpieli. Na pierwszy ogień poszli najmłodsi, Kluska i Klopsik oraz niesforne kaczątka. Potem Reksio szorował posklejane pióra kaczki, gąsiora, kury i koguta. Koza postanowiła umyć się sama, za to konia, który nie zmieściłby się w bali, czyścili wszyscy. Na samym końcu kąpał się Reksio. Ledwie zdążył się opluskać, gdy zza firanki wyłonił się kocur. Wygiął grzbiet, przeciągnął się i powiedział. Miau, miau, miałem was ostrzec. Gospodarz co prawda śpi, ale Adasz wybiera się na podwórko. Reksio zdębiał. Wyskoczył z bali, strząsnął kropelki z sierści i omiótł wzrokiem swoich czystych, ale zmoczonych przyjaciół. Ojej, co to teraz będzie? Chwycił się za głowę. Nie zdążymy się wysuszyć, nie damy rady posprzątać. Zwierzęta wpadły w popłoch. Koń zaczął przebierać kopytami i rżeć. Kaczka nerwowo dreptała w miejscu, a kogut głośno zapiał. Tylko kocur zachowywał zimną krew. Spokojnie, powiedział, przychylając się po parapecie. Róbcie swoje, a ja tymczasem zatrzymam Adasia. W końcu jestem jego ulubieńcem, dodał i spojrzał zaczepnie na Reksia. Niech ci będzie. Piesek nie miał zamiaru kłócić się z kocurem. Byle tylko udało ci się wyratować nas z opresji. Kocur zniknął za firanką, a zwierzęta w pośpiechu porządkowały podwórko. Wodą z bali i konewki podlały trawnik, po czym odłożyły sprzęty na miejsce. Kocur znów pojawił się na parapecie. Dłużej nie dałem rady. Wygłaskał mnie za wszystkie czasy, powiedział. A teraz idzie do was. Rozejść się, krzyknął Reksio do przyjaciół, a sam przysiadł tuż obok buty. Adaś wyszedł przed dom i spojrzał w niebo. Nie było na nim ani jednej chmurki. Zagwizdał na Reksia. Pisek szybko nadbiegł i zaczął się łasić do swojego pana. A skąd ta mokra sierść? Zapytał chłopiec, głaszcząc pieska. Przecież nie padało. Rozejrzał się po podwórku. Na kępkach trawy iskrzyły się w słońcu kropelki wody. Chyba przegapiłem letnią ulewę, powiedział do siebie, drapiąc się po głowie. Reksio szczeknął radośnie, po czym mrugnął do Klopsika. Prosiaczek szturchnął ryjkiem swoją siostrę, która miną niewiniątka przebierała raciczkami. Kogut siedział na płocie i udawał, że obserwuje okolice, a koń skubał trawę i rżał od czasu do czasu, potrząsając ogonem. Zbliżało się południe. Słońce złociło się na niebie i zalewało światłem całe podwórko. Jaki tu spokój, kochane zwierzaki, powiedział Adaś, rozglądając się dookoła.